No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szebera z tej strony. Days Gone, kolejny odcinek na moim kanale. Jeżeli ktoś ogląda od pierwszego odcinka, albo przynajmniej już 5 odcinków obejrzał, chylę czoła za to, że no, chce ci się, tak? Chce ci się i po prostu gdzieś tam znalazłeś jakiś rodzaj rozrywki, Boże, w moich filmach. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku lecimy na wątek fabuły w obronie słabych, czyli idziemy do Diamond Lake, a później, jeżeli pozwoli, a na pewno pozwoli czas, to pójdziemy raczej tutaj. Znaczy, w sumie z tym na pewno to ja bym tak nie powiedział, bo nie wiem, co się tam dzieje, ale i nie wiem, co to będzie za zadanie, ale wydaje mi się, że nie będzie źle. Także lecimy do Diamond Lake. 600 metrów to raz, dwa pójdzie mi ta odległość, jeśli chodzi o czas. No, otwieraj. Przejazdu. No, powiem wam, zastanawiam się, co mnie spotka w tym Diamond Lake. Miałem jechać tam w góry po to, aby pogadać z tym gościem, który zabił naszego doktorka, jedynego doktorka. Ale powiem wam, że tam się coś jara. Nie, nie będziemy kombinować. Tak jest, oczywiście, sir, bez odbioru. To są ten chłopaki, które mnie nie interesują. Bo to nie są ludzie, którym mogę pomóc. Mamy się zgłosić przy najbliższej możliwej okazji. No dobrze, dobrze, tak zrobię. Co ja tak daleko zaszedłem? Bang. Hop. No, ciekawi mnie, co tam znajdziemy, ponieważ no nasz pułkownik, czy on tam jest, no tak, pułkownikiem jest, bo generałem to jest ten, z którym gadałem teraz. Widział nas, jak Sara nam dała buzi, a on nie jest głupi. A druga sprawa, że ja nadal uważam, że oni byli ze sobą albo są ze sobą i... O, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak, oczywiście, że wykorzystasz. Nawet już teraz wała, butelka po piwie. Naftę mam, szmatę mam, ale butelek nie mam. God damn it. Dobra, trudno. No, otwieraj. Trofea. No na razie to wiecie, nie oddaję tego. Zastanawia się jeszcze, gdzie ja w ogóle to oddam. W czym mogę pomóc? W niczym nie możesz pomóc. Przyszedłem tutaj zadanie ogarnąć. O, jest. Dobra, gadamy. O, panie. Kapralu, Deacon. Świetnie. Dobrze, że już jesteście. Brzmiało to poważnie, sir. Bo jest poważnie. Mamy kolejny problem z zakładnikami. Kto tam jeszcze? No nie. Chyba wszyscy skwoterzy w promieniu 20 km mają coś do nas. Znaczy, bojówki. No wiadomo. Tak, tak to wygląda. Zaznaczyłem ich ostatnią pozycję na mapie. To dzieciak, St. John. Szeregowy Ross. Ethan. Wysłałem go za grupą łupieżców i coś pewnie poszło nie tak. To bardzo ważne. Szeregowy Ross. Nie znam go, ale wydostanę go stamtąd żywcem. Powodzenia, St. John. To tyle. No okej. Okay. Zlecenie w trakcie realizacji. Dobra, what the hell? Ty,
Chwilę, już się robi. To strzela we mnie? Nie. Gdzie mnie to wy... O, no i ideolo... Wróć na wyspę magów. Jasna dupa. Dobra, wiecie co? No nie, no nie, nie jest mi to po drodze. Nie jest mi to w zupełności... No nie, nie jest mi to po drodze. Nic a nic. Porozmawiam z pułkownikiem, zobaczymy, co ma pułkownik dla nas, bo po pierwsze, nie będę w tamtym kierunku na razie jechał. Szybciej już pojadę w góry, aniżeli właśnie w prawy dolny róg. Pułkowniku, pytał pan o mnie? Tak, zgadza się, kapralu. Kapitan Cory twierdzi, że bardzo pomogliście z upieżcami w okolicy. Wykonuję tylko moje obowiązki, sir. Widziano dziwną grupę włóczęgów w pobliżu autostrady 97. Najwyraźniej przejechali przez przełęcz Tilsena, podobno nieprzejezdną. Nasze patrole donoszą, że byli cali pobliźnieni i mieli powycinane na czołach litery. Słyszeliście kiedyś o czymś podobnym? O! Nie, sir. Brzmi jak kolejny kult, jak anarchiści? Być może. W każdym razie chcę, żebyście ich wytropili i zajęli się tą sprawą. Mamy już dość kłopotów. Nie potrzebujemy, żeby kolejny kult bruździł nam w ogródku. Nie, sir. Nie potrzebujemy już więcej szalonych kultów. Zaznaczyłem ich ostatnią znaną pozycję na mapie. Odmaszerować. No niemożliwe, że oni są... Zlokalizuj obóz ten, wieczystych. O, panie. No i tu są wieczyści, a ja sobie pójdę tutaj. Cyk. Tak. Szybka podróż i to jest właśnie to. Czekaj, bo tutaj ja widzę, że ja coś mogę sobie pozbierać, panie kolego. Czekaj chwilę. O, stary. Dobra. Czekaj. Robimy to. No fuck. No co jest? Mhm.
Idziemy tam. Stary! Dobra. Dobra, to mamy zrobione. No, tu już jest większa ta horda. Masz mało amunicji, no rozumiem. Dobra, teraz tak, hop. Kurde, nie mogę nic tu zrobić. Dobra. Mamy to. Jeszcze tutaj coś jest. Nareszcie. W żaden sposób nie mogę... Mogłem to przewidzieć. Dobra. Jeszcze coś tutaj będzie? Nie mogę tworzyć. Babiki. Dobra, jeszcze gdzieś tutaj mamy. Chodź, chłopcze. Dobra, pięknie. Czy jeszcze gdzieś tu mamy? Mamy to. Horda przy Lobber Drive. Dobrze. No, powiem wam, że amunicji troszkę zeszło.
Amunicji troszkę zeszło, czasu teoretycznie też. Można to było zrobić lepiej na pewno. Ale sami musicie przyznać. No i że przynajmniej już się nie boję. Dobra, trzeba te wszystkie łóżka tutaj pozbierać. Dobrze. Jakoś poszło. Teraz sobie tylko amunicję ogarniemy. Proszę bardzo. Cyk. Bang. Szybki zapis i lecimy dalej. To tu przy okazji mogę sobie pozbierać jakieś pierdółki. No właśnie. To jak już robimy tak, to zróbmy. O, na pewno jeden mołotow będzie można zrobić. Pyk. Pyk. Medykamenty. Stwórzmy sobie tutaj, bo nie lubię nie mieć pełno medykamentów, nie? To od razu jeszcze, jak już tak się bawimy, to może mołotowy. Proszę bardzo. Przeładujmy. Nie da się. Dobra. Tu kolejny mołotow będzie. Jeszcze coś? Nie. A co to jest to czerwone? A, że wybuchowe. Dobra. Ale to jestem w szoku, że tutaj tak... No dobra, ja tu przyjechałem jakby w sumie dzień. Znaczy noc, przepraszam. Także to też powinno mi dać do myślenia, że ta horda tutaj zwyczajnie przyszła. Pięknie. Tego nie było trzeba. Tutaj jeszcze coś jest. Ale my sobie polecimy do obozu. Ten obóz wyczyścimy. Przynajmniej tam będą jakieś pewnie suweniry, które będę mógł ogarnąć. Dobra. Już widzę, że są tam wieczyści. Pułkowniku, znalazłem tych kultystów, których kazał mi pan namierzyć. Załatwię ich. Świetnie, kapralu. W kontakcie. Bez odbioru. Mhm. Przyłącz. Cześci. Moi ulubieńcy. Co jest? Robi się dla was za gorąco na żelaznym stopie? Jakim cudem przedostaliście się przez przełęcz? Pamiętacie mnie, dupki? Może udajcie się na południe, zacznijcie od nowa, ale nie, to nie w waszym stylu. Zatkaj gębę, Deacon. Przecież ja to chcę zrobić w miarę cicho. Co to było? Gdzie wasz przywódca? Gdzie Carlos? A no przecież, nie żyje. Zabiłem go, nie? Słyszycie? To byłem ja! Tyle, że Carlos nie spoczywa wiecznie! Tylko wpierdalają go świeruzy! A może właśnie nie? Wy wszyscy skończycie jako mięcho dla świeruzów. Jedenaście na 12. Dobra, gdzieś jest jeszcze jeden. Gdzieś jest jeszcze jeden, który się chowa, cholernik. Tam nie. Że tutaj coś? Dobra, no podejdźmy bliżej, no bo to... Wiem, że tam byli. Na górze ich ściągnąłem. A, jest, dobra. To już wszyscy pierdoleni wieczyści. 1800 zaufania. No dobrze, idzie. Wydaje mi się, że... dobrze powiedziane, wydaje mi się, że to będzie tak, że uda mi się kolejny obóz po prostu zrobić na... Pułkowniku? Maksymalny poziom. Melduje się. Ten kult WS już nie będzie nam zagrażać.
Kapralu, tak. To osobliwa sprawa. Wreszcie zapoznałem się z pełnym raportem kapitana Thompsona. Wygląda na to, że przed atakiem dość długo ich śledzili. Nazywają się Wieczny Spoczynek i czczą świrusów. Chcą stać się tacy jak oni. Strasznie to pokręcone, sir. Wszyscy jesteśmy żołnierzami, kapralu. Nie przeszkadza mi mocny język, ale ludzie tacy jak ci z Wiecznego Spoczynku już tam. Tak jest. Przeszkadzają mi, bo pokazują, jak stoczył się świat. A my, St. John, chronimy ten świat przed całkowitym upadkiem. Tak jest, sir. Bez odbioru. Dobra, nic więcej tutaj nie mam. Nie mam też środek sterylizujący, jakieś inne pierdoły, bomby dymne. Dobra. To wszystko... Kapralu St. John, zgłoście się. No jestem. Mam dla was zadanie. Znowu? Tak jest, pułkowniku. Niedługo będę. Kapral St. John, bez odbioru. Ale oni mnie wykorzystują, stary. Okej. Okay. To teraz tak, jak to wygląda, jak wygląda ta sytuacja? Mamy tak, to zadanie tutaj. Wróć na Wyspę Magów, znowu z pułkownikiem pogadać. I możemy tak, albo iść do... Znaczy tu w góry. Terytorium łupieżców. Cholera. Diamond Lake. No nie wiem. Czy lepiej to, czy lepiej to. Wiecie co? Zrobię sobie tak. Pojadę, zaznaczę to. I pojadę sobie tam. Ile mamy? 22 minuty. Dobrze, no. Jak mi się uda, to mi się uda. Jak mi się nie uda, to nikt... O Jezu, paliwo! Tutaj? Jakieś paliwo? Coś? Nie. Zaraz mi zabraknie paliwa w mordę i nożem. Tego nie przewidziałem. Jedziemy tutaj ten, szukać do obozu, bo... Chyba już mi nawet zabrakło. Ta, bo... No. Pusty bak. God damn it. Czekaj, to nie. Tu nie. Gdzieś na pewno musi być to paliwko. Tutaj nie będzie tego. Może tutaj? Nie. To miejmy nadzieję, że to będzie gdzieś po drugiej stronie. Bo jeżeli nie, to jestem naprawdę głęboko w dupie. Tu pyk. I chyba jestem głęboko w dupie. He he hue. Tu nie. Tu też nie. Może gdzieś tu? No jasny gwint, to niemożliwe, że nie mam. Czy tam by coś było? Jeżeli nie znajdę paliwa, to naprawdę będzie bardzo źle. Bo ja się nawet nie teleportuję do tego. Nie, no tam na pewno nie ma. Nie teleportuje się do wioski, nie? God damn it. Dobra, wejdźmy do środka. Do tego terenu Niro. Bo tutaj tak, tu wszystko niby wziąłem, ale... Na pewno się przyda. Deacon, wiesz co by się teraz przydało? Paliwko. Paliweczko! Paliwunio. O, dziękuję. I wiecie co? Najlepsze jest to, że pewnie to tam stało cały czas. A wy do mnie tak.
Ja mówię, że nie ma, a wy Chevy, ty nie widzisz? Nie widzisz? Nie widzisz? Weź sobie okulary wymień. Pięknie. Do pełna, tak. To jest to, czego mi było potrzeba. Dobra, hop. Siadamy. Siadaj, Dick. No i mamy kilka kilometrów do przejechania, plus jeszcze strefa lęgowa w kampusie CCC. Ale to oleje akurat. To oleje. Zobaczymy, ile mi droga do celu zajmie. Jeżeli zajmie zbyt długo, to po prostu zakończę odcinek i będziecie to dalszą część po prostu oglądali w następnym odcinku i tyle. No i ja słynę z tego, że polsatowskie cięcia robię. Tak samo jak z tego, że mam po prostu totalny light, czy coś mi się udaje w tej grze, w jakiejkolwiek grze, czy nie. Nie wiem, co to za gościu był, ale mierzył do mnie. O, nie tędy. Tu jest taki mały, wąski przesmyk. Kurwa! Zaraz, nie wypaliłem jeszcze całej strefy lęgowej. Olewam tą strefę lęgową, chłopie. Nie mamy teraz możliwości nic wypalać. Nie mamy mołotowów, nie mamy niczego. Patrzysz na nie, Dick. Dobra, powolutku. Wrócę później. Dokończę miasto. Oczywiście, że wrócisz później, stary. Nie ma teraz czasu. We mnie strzelali? Ty, albo to oni mają... Czekaj, bo tu na pewno nie jest... Hop. Dobra, cyk. Tamte cholerne kruki. Wrony w sensie. No i dobra. Szukamy. Ale czego? Czekaj, bo może ja po prostu przejechałem niepotrzebnie. O, cofnę. Dobra, myślę, że teraz będzie ok. Tu będzie jakieś coś. God damn it, no co? No dobra, no mamy tutaj wejście do busa, które w ogóle mi nic nie daje. Przeciętego gościa. Gdzieś jest jakiś znacznik, ale... Gdzie, co, jak? Tutaj nie. Też nie. Tu mamy tą...
Drzewko, które i tak nie ogarniemy. No tego się nie spodziewałem, że poduszkę powietrzną wykręcę. Tutaj coś jest. No nie, no to jest... To też nie to. Przez chwilę pomyślałem, że może być gdzieś pod ziemią coś, ale... No nie ma ewidentnie żadnego przejścia pod ziemię. Chyba, że ten cholerny wóz coś... Dobra, przejdę sobie tutaj. Tam jest ten cholernik. Tutaj coś? No nie, no tu też nie ma wejścia. Ty, no przecież zaraz mi strzeli coś. Czy mi się coś zbadżyło, czy o co chodzi? Czy ja jestem zbadżony? Czy chyba ja jestem zbadżony, ale... Zlokalizuj terytorium łupieżców. 32 minuty, to już i tak tego zadania nie zrobię, ale... The fuck? Co mam, wejść cholera tu na ten? Nie, no nie wejdę tutaj. Tutaj też nic mi to nie da. Tu są te wrony, których i tak nikt nie potrzebuje. I nic a nic tu nie widzę. Tam nie. Ale patrzcie, ja nawet nie mogę zapisać. Czy to jest kwestia, że ja na motocyklu nie mogę zapisać? No nie, nie mogę. Tak jakbym był nadal w walce. Zsiąść z motocykla. Po wykryciu przez wrogów zapis jest niedostępny. No i fantastycznie. To muszę ich tamtych zabić, dobra. Skurczybyki, no. I przez to mi nie chce zadanie ogarnąć się, tak? Co za shit.
Ury! Dobra, jeszcze jeden wabik. Powiem wam, nie tego się spodziewałem, nie? Zupełnie nie tego. Ty, zabójca Hord, 23% dopiero. Pewnego dnia, kiedy będę gotowy. No tak, tak. Wybierz nową umiejętność. God damn it. To się przyda. No tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, idę. Ale ja się ostatnio w ogóle dużo rzeczy nie spodziewam, nie? O, teraz idziemy jeszcze tutaj, bo ta horda też tam troszkę była, że tak powiem, skitrana. O, ile rzeczy. Dobra, ja sobie to pozbieram. A was po prostu zapraszam na następny odcinek. Także mam nadzieję, że się podobało. Nie wiem, czy to jest kwestia, jeśli chodzi o brak możliwości rozpoczęcia tamtej misji, czy to jest kwestia tego, że ta horda tak jakby na mnie czekała, czy co. No bo nie oszukujmy się. Wiemy doskonale... Cholera, nie to. Wiemy doskonale, że my głównie czekaliśmy na tych wieczystych, czy cholera wie, no kto tam do mnie strzelał. No ktoś do mnie strzelał, no zginęli raczej śmiercią tragiczną. Więc mówię, nie będziemy w żaden sposób, proszę ile ich tu jest. No horda ich po prostu zeżarła, nie? I oni tak jakby blokowali mi chyba pójście dalej, jeśli chodzi o zadanie. Dobra, no w każdym razie zapraszam was na następny odcinek. Także z mojej strony to wszystko. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.